Dobrze widzowie, nie ma co przedłużać, lecimy. EU10, dzień drugi, 31 level. Jak widzicie, pokopałem tu trochę gemów. Mamy dwa gemiki na HP. Dwa gemiki tutaj mi poleciały. O, powiedzmy, że nie ma tragedii. Powiedzmy, że nie ma tragedii. Mamy tutaj jakiś gemik na inteligencję, jego sobie sprzedam. Tu mi się coś tam wykopało. O, proszę bardzo, gemik na siłę. Jak pięknie, jak cudownie. Cyk. O, i mamy miejsce. Dobra, tu mi się warta jeszcze skończyła, jeszcze 600 golda. Tu możemy odebrać poteczkę, zobaczcie. Dokładnie tak. To co wam mówiłem, mamy w ogóle zajebisty kalendarz na tym EU10, bo nie dość, że mamy potkę na siłę XXL, czyli taką dla nas, którą dopiero na 35 levelu byśmy zdobyli, bo ja tak zawsze szukam. No to mamy jeszcze 3 książki z expem, w sensie 3 okienka z expem, także zajebiście. Odbieramy oczywiście, podmieniamy sobie, cyk. No i co? Co ja bym chciał zrobić? Chyba dobiję na początek klaserek. W ogóle to tak. Dobrze by było znaleźć trinket. Na przykład taki, dokładnie. Tu sobie wrzucę to. Tu sobie może wrzucę na siłkę. To sprzedam, to zostawię na razie. Tu niech mi się kopie. Jakieś ataczki oczywiście musimy porobić. Kwatery może podbiję, bo why not? Najwyżej je zaraz skipnę. Jaki level dziś planowo? Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Ogólnie moim takim celem... Aha, i topeczkę wam muszę pokazać. Moim takim celem na pierwsze 3 dni jest wbicie 105 i zarządca areny. Czy nam się to uda, czy nie? Zobaczy... O! Właśnie po to się robi ataki w twierdzy. Oprócz tego, żeby się podbijać w rankingu, to jeszcze po to, żeby dostać właśnie to osiągnięcie najedź 100 twierdz. Pięknie. Darmowe statystyki. Dobra, mamy jeszcze 8 godzin do końca drugiego dnia, więc mamy jeszcze naprawdę dużo czasu. Natomiast... Jak to tu wygląda? Turor. Turor, 218 level. Póki co totalna dominacja. Totalna dominacja tego serwera. Jako jedyny wbił w drugi dzień 200 level. Nie jest to oczywiście żaden rekord, dlatego że na W50 Turor również bił 200 plus drugiego dnia. Więc jest to powiedzmy norma. Zresztą dużo osób z tego co pamiętam wbija ten 200 w drugi dzień, jak cisną. Ale no, jest to oczywiście godne podziwu, bo jako jedyny póki co na tym serwerze ma ten level 200+. Także gratulacje. Przypominam, że trwa taki konkurs na awatary związany właśnie z serwerem EU10. I z tego co wiem, czas jest do 4 marca. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Ale jak się dobrze orientuję, to czas jest do 4 marca. I każda klasa postaci, która będzie miała do tego 4 marca najwyższy level postaci, dostaje swój awatar. Turor akurat już swój awatar ma. Wygrał go tam na speed serwerze, czy tam od kogoś, już nie pamiętam. Ale no, tak to działa. Czyli tutaj łowca demonów, zwiadowca powiedzmy, zabójca. No każda klasa postaci, z tego co się orientuje, z najwyższym levelem 4 marca, każda osoba, która gra na takiej klasie postaci, dostanie swój awatarek. To jest taki jakby dodatek do serwera EU10. No. Więc tak wygląda topeczka, dość silna, dużo w ogóle leveli 75+, co za tym idzie, o zobaczcie, kurwa mać, już 43 osoby mają pupile w ogóle. Ładnie, ładnie. Ładnie. Siemanko wdowa no bajceps, witam, o, wyprawkę mamy odpaloną, zajebiście. Dobrze, także tak wygląda topka. Zobaczymy jak dzisiaj pójdzie nam. Zacznijmy sobie może od sprawdzenia procentów na lochy. Bo no wrzuciliśmy dwa nowe gemy. Może coś by nam tu jeszcze siadło. Ale oczywiście musimy jeszcze zdobyć kluczyk do kolejnego lochu, do trzeciego lochu. Nie sprawdzałem w ogóle czy ten klucz mam od razu w misji, więc to też będzie 1%, 1% na sukuba bezwstydnego. A tu może mamy kluczyk. Kurwa, nie mamy klucza. Oj, przepraszam za przekleństwo. Wymsknęło mi się. Sianko Jezusek, witam serdecznie. To co, dopychamy tego? Chyba dopychamy, no bo nie ma co. 1% to nie jest wcale tak mało. Mam dobrą broń założoną? Tak, mam wszystko dobre. Chemik to wymienię za jakiś czas. Jak już będzie stary, powiedzmy. Wymsknęło mi się. 1% to bardzo dużo? Nie no, bardzo dużo to bym nie powiedział, ale jest to ok. Wartość, więc... No raczej go klikniemy. Jak jego ubijemy, to chyba wbijemy jeszcze 32 level. Dokładnie, mamy to. Pięknie. No i na tego ziomka możemy niby sprawdzić procenty. Ale raczej to już będzie not possible, albo jakieś 0 z 0,10, więc... W sensie no, 0,10 po prostu.
Więc raczej nie ma sensu już tutaj dalej klikać, ale sprawdźmy. Not possible, dokładnie, tak jak myślałem, not possible, dobra. Do której dzisiaj nie mam pojęcia, chyba nie będziemy dzisiaj siedzieć do północy. No, inaczej, zobaczymy czy są nowe dropy czy nie, nie? To jakby bardzo dużo definiuje, czy będziemy robić dłuższego streamka czy krótszego. Rozumiecie o co chodzi, siemanko Jupiczek. Dobra, obejrzymy sobie walkę z tym sukubem. Cyk. Pięknie. 637 HP. Siemanko specjalista, witam serdecznie. Dobrze, dobrze. I co? No i teraz klaserek chyba. Powiedzmy, że polecimy na jakieś dwa koła. Ile byśmy chcieli klasera dobić na tym etapie? Wydaje mi się, że tak z 50% dobrze by było mieć. Dobi tyle co ja i GDS. A ile ty masz, Lukas? O kurwa. I masz 9% więcej. Nie no, tyle to mi się chyba nie chce. W sensie mógłbym, ale czy mi się chce tyle klikać? Raczej nie. Mów mi, grzybiarz. Dobra. 50% starczy. Tyle ile chciałem dobić, mamy to. Nie chce mi się więcej, po prostu mi się nie chce. Nie ma co przedłużać już tym klaserem. Później sobie jeszcze dobijemy. Może to być głupie co robię, z racji tego, że no mówię, Lukas na 32 wbił 56%, ale jebać. Dobra, lecimy, lecimy po kluczyk. Mam nadzieję, że nam szybko poleci do trzeciego lochu. Zaczyna się. Ale dzisiaj się nawet nie będę denerwował, nie ma to sensu. Nie ma to sensu. Trzeba być spokojnym. Dobrze idzie? Zajebiście idzie. Ja pierdolę, nie mogę. Ja pierdolę, nie mogę. Daj mi kluczyk. No, dziękuję. Kurwa, pół paska na jeden klucz. Ja jebie, nie mogę. Dobra, lecimy. Cyk. 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 I tego chyba jeszcze też machniemy. Tak mi się wydaje. Halo playa, gdzie moje szczęście dodatkowe? Dobra, i zobaczmy ile mamy... O! O! Hello! Dobra, zajebiste rękawice. Brońka, ale to nieważne. Obejrzyjmy sobie te walki. Na szybko. Mamy 35 ogólnie, więc możemy też już poszukać potki na HP. Tej dużej. Cześć, Hajka, witam. Czy twój przychód wynosi ponad czy poniżej średniej krajowej? Ponad. A co? Cianko Ghost Production, witam. Ale zaraz, jakiej właśnie teraz tak do mnie dotarło? Jakiej kurwa średniej krajowej? Co to znaczy średnia krajowa? Bo nie wiem. A podatek płacisz? Płacę, oczywiście, że płacę. Z bólem serca, ale płacę. Biblet hum. Dobra, na posępnego wilka mamy 0,40%. 0,40%. To jest dość malutko. Co? Gema wsać? Ja tu chciałem na siłkę wrzucić, ale dobra, może to nie być głupie, bez kitu, żeby gema wrzucić i jeszcze go spróbować kliknąć. Pyk. .036 mamy po wsadzeniu gema. A było 0,40. Poszukamy potki, tak, tak.
Ej, no halo! Proszę mnie wpuścić na serwer. Wyjmuj go! Procenty można sprawdzić na SF Toolsie. Dobra. Czy ja tu chcę na razie poszukać tylko podki, czy już się przebierać? Nie no, chyba tylko podki na razie. I dobijemy wtedy lochem 3-6 i wtedy się będziemy przebierać. Hełmik wymienię, ale zaraz. Hełmik jest jeszcze w miarę świeży, więc jeszcze go zostawiam. Zaraz się będę przebierał w całości już znowu, bo dawno temu to robiłem. Nie chcę tak szybko skipować, żeby przypadkiem nie pominąć tej podki na HP. O, dobra, mamy to. Dobra, teraz sprawdźmy. No nie są to zbyt dobre składy statystyki, zbyt dobry rozkład. O, może tak. Na berka. No ale chuj, no byleby tego locha zrobić. 0,86, prawie 1%. Dobra, klikamy. Sianko, Ambrozja. Dobry wynik, Toxic, bardzo dobry wynik. Uda się? Nie no, musi się udać, no kurwa. Wczoraj lochy klikaliśmy po 0,50 i siadały w miarę szybko. To co wy gadacie? Powiedz, że cię kocham i ci padnie. Kocham, kochasz mnie. O to ci chodziło? Sianko Grytek, witam. Proszę, padnij. No nie bądź taki. Już pada? Nie no, ale... No Golda, nie chcę wydać statystyk. W sensie Golda na statystyki, bo Gold nam jest potrzebny do czego innego zaraz. Może bez kitu, zamiast tak głupio klikać, to poszukać jakiegoś hełmu z dziurą. Ale tu hełmy... Hełmy są gówniane. Inteligencja 54. Inteligencja 44. Szukaj epika. Epiki w sklepach lecą dopiero od 50 levela. Elevator, a co nam da? Co nam da Elevator w tym momencie? Chyba nie za wiele, nie? Szczęście. Na HP, no na HP to my bardzo nie potrzebujemy. Zresztą chujowa była ta czapka. Inta wytrzymałość. Tutaj nic. Szczęście. No proszę. Inta wytrzymałość. Ja pierdolę. Nie no, ale jak już szukać, to już znaleźć jakiś fajny, no. Zręczność inta. Siła, ale pancerz na minus. Ale dobra, chuj. To sprzedamy, okej. Okay. I gemik na siłę by się przydał. HP. O. Ja pierdolę, nie mam drewna. Nieźle. Dobra, jest następny na HP. Na razie to sobie zostawimy. Dobra, jest siłka. Okej, o, i mamy jubilera. Też nam jakieś staty wpadły, dobra. Ile teraz? Było 0,90 niecałe. 1,72 mamy. Okej. Okay.
Ja dobiłem 770, ale nie mam mawki na pety. Kurwa, najgorzej. A z pupili byś jeszcze dostał trochę. Trochę expika, nie? Ze środowisk. Ty manualnie to wrzucasz w SF Toolsa? Nie, loguję się po prostu. Loguję się w SF Toolsie na szybko. Mam zapisany login i hasło w przeglądarce. I dzięki temu, no szybko mi szczytuje postać, nie? Bo może jest zbyt duża różnica miejsc w rankingu w sali chwały, dlatego nie dostajesz golda. Okej, okay, siedzi. Siedzi kolejny loszek. Mamy 36 level. No i co? No i teraz przebieranko. Teraz przebieranko, widzowie. Już takie kompletne. O, proszę bardzo. Fajna klatuwa. Brońkę oczywiście też musimy wymienić. Teraz mi nagle fajne lecą hełmy. Zajebiście. W sumie ten hełm zajebisty, tak TBH. Dobra, wymienię go jeszcze. Wszystko wymienimy. Kompletna wymianka. I zobaczymy, ile nam się uda nam się lochów pocisnąć. Rękawic w sumie nie muszę chyba wymieniać, nie? Rękawice to bym jeszcze zostawił. One są z dziurą na 3 staty. Rękawice bym zostawił. Czemu nie ma dzisiaj dropów? Nie mam pojęcia. W sensie możliwe, że będą dopiero później, od 18. Też jestem zdziwiony, że nie ma, tak szczerze. Paseczek powiedzmy, że spoko. Dobra, to jeszcze buty i brońka. Pewnie jeszcze nagrody za wczoraj dochodzą. Buty, brońka, buty, brońka. Siła, inteligencja. Buty na intę. Szczęście, siła, zręczność. No nie. Inteligencja, szczęście. No tu niby nam dają plus 18, ale pancerza na minus. Ale dobra, weźmiemy. I tak mamy 25%. Dobra, i teraz brońka. No brońka musi być jakaś dojebana. No powiedzmy. Okej, okay, gabinet magii. Rozrzut do dupy masz? Do dupy to jest papier, ksiądz. 44. No nie jest to... Nie kopiesz gema bez kitu. Cyk. Dobra. No nie chcę tego wisiorka, on nam za mało daje. Szukamy dalej. O, zobaczcie. Taki wisior przytulimy. No ja też tak przegrałem. Ja wczoraj miałem chyba 400 HP i 250 siły. W pewnym momencie. Zdarza się, kochanie. Ale pamiętaj, najważniejsze to dobrze się bawić, nie denerwować się na grę. Tak, 9 i zamknięty, pierwszy. Po osiągnięcie 9 dziur gemów, ale ja już zdobyłem to osiągnięcie. Już miałem gemik w każdym itemku i mi wpadło. Kurwa, no ciągle nam lecą wiciorki. Szczęście. Wytrzymałeś, szczęście. Wytrzymałeś, 57. Weźmiemy. I co? I brakuje nam jeszcze trinketów. Inta 5-6. Siła, wytrzymałeś. No taki pół na pół może być, powiedzmy. Dobra. I teraz tak. Dwa te gemy wrzucamy sobie gdziekolwiek. Siemanko Mateusz, Wajcheusz, witam.
Bynajmniej to nie to samo, co przynajmniej jak coś wiem. Wiem. A co, powiedziałem to w złym znaczeniu? Wiem o tym, bo zawsze jak ktoś się myli i mówi co innego, to mnie to wkurwia i mu zwracam uwagę, więc jak sam to zrobiłem, to przepraszam. Dobra, no mamy całą prawą stronę na HP, no teraz do broni i lewa strona muszą być same gemy na siłę. Czyli potrzebujemy... A nie, a tu jeszcze mam na HP. Kurwa, ale dałem dupy. Jednego mogę nie wrzucać. Dobra, no to 4 na siłę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeszcze 3. Stara piwo otwiera? Nie. Co ty otworzyłeś? Monstera otworzyłeś? Stara mi monstery wypija. Nie. A to ty go nie otworzyłaś wczoraj? Nie. Aha. Dobrze, że jest Twitch i nie muszę kupować grzybów, żeby dowiedzieć się, jak wygląda PG. A, chodzi ci, że gra na grzybach, jak wygląda. Nie wiem w ogóle, od czego jest skrót PG. Ale chyba zrozumiałem, co miałeś na myśli. Dobra, jest następna siłka. A, Power Gaming, okej. Kurwa, jakie dziwne slangi. Dobra, no nie, no musimy... No jeden gem pójdzie na wyjebanie, ale musimy jeszcze wsadzić do czapki na siłę i jeszcze jednego na HP musimy podmienić na siłę. Bo chujowy ten rozkład. Niestety. Kurwa, ile nam leci na HP, no nie mogę. No zaraz golda nie będziemy mieli i tyle. O, jest siła, dobra. Cyk. Okej, mamy 1400, 1000, no jeszcze jedna podmianka się przyda. Proszę, siłka. Kurwa, no ile tego HP? Elevator załaduj, tak, zrobimy to, no. Przyda się goldzik. Na zdrówko, rybko. Ile awki jeszcze masz? Zużyłem dopiero 52,5 minuty, żeby zdobyć klucz do trzeciego lochu. To i tak jest w kurwę dużo, no ale co? Tak się kicha na kielicha. Nie no, dzisiaj już chyba nie pijemy alkoholu. W sensie ja nie piję. Ale leci ta siła? Ta kurwa, leci w chuj. Kurwa, no i kolejny na HP, nie wytrzymam. Wymień sobie gorsze na lepsze. No ale tu wszystkie są praktycznie takie same. Tego mogę sprzedać. To mogę wymienić, ale to mi daje po jednej stacie. No i tego chcę wymienić, ale tego to ja chcę wymienić na siłę w końcu. Klikniemy dalej elevator. No nie bardzo. Dobra. To może... Dobra, to teraz tak, trochę jeszcze klasera porobimy. Powiedzmy na jakiejś pozycji 500. I przy okazji poszukamy golda, nie? Poszukamy golda. Zajebiście. No w sumie może będę leciał w dół, bo dostajemy od niektórych na pizdę. Jakby ktoś mi dawał golda i bym tego nie zauważył, przeoczył, to moglibyście mi napisać, jakby co. Cianko Kateo, witam. Dobra, polecimy na 450, ale tu już są... O, gołym biorze. Daj golda. Dzięki, wariacie. Siłka, proszę. Kurwa, dziękuję, nareszcie. Jezus Maria, ileż można. Ile klasera? 52%. No w sumie to możemy polecieć na to 500, jeszcze podbić trochę tego klasera. Ale to tak.
O, końcóweczka powiedzmy. Dobra, mamy 55%. 55%, ładny, okrągły klaserek. Na razie starczy. Na razie starczy, sprawdźmy teraz procenty. Po zmianie tych wszystkich itemków i gemów. Proszę bardzo. 35% na rozbójnika. Cyk. Na tego też mamy sporo. Z 15, cyk. Dobra, i teraz piekielna bestia. Ją jeszcze chyba machniemy, z niej dostaniemy jakiś epik. No, i mamy 40, pięknie. I co dostaliśmy? Dostaliśmy gówno, ale... Zdarza się. Zdarza się. Sprawdźmy sobie te waleczki. Kiedy ten serwer miał start? Wczoraj. Ale seryjka piękna. 120 awki na klucz do czwartego lochu. Klasik. Zobaczymy, ile nam zejdzie. Kurwa, no ładnie nadupca ten berek. Sianko, Symbuś, po jaki level dzisiaj lecę? Nie mam pojęcia. Nie mam jako takich założonych, powiedzmy, odgórnie celów. Zobaczymy, jak nam pójdzie. 1% mamy na poczwarę. Armenis na U9 nam pół gildii próbował zwerbować i skończył na tym, że sam gildii nie ma. No 1%, czy my chcemy go klikać na tym 1%? Chyba nie. Chyba lecimy po kluczyk. Do kolejnego lochu. Dobra, widzowie. Módlmy się. Módlmy się, żeby nam poleciał szybko. Niby, no dobra, tu wezmę krótszą, bo zaczyna mnie to wkurwiać. Ale tak generalnie to się bardzo nie opłaca krótszych brać, nawet jak się bierze te... Nawet jak się szuka tego klucza, no bo to jest jednak strata expa, nie? Kurwa, no zobaczcie, ile leci, ile awki trzeba... O, dobra, dobra, wystarczy zacząć narzekać. Dzień dobry. Mamy to. Lecimy, cyk. 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 Dobra, i z bomby 4-3. Czy są dziś dropy 3x3? Na razie nie ma. Zobaczymy o 17 i zobaczymy o 18. Bardzo możliwe, że będą dopiero od 18, bo wtedy oficjalnie mają mieć streama. Może tak ustawili pod siebie. Henku, musisz połączyć konto ogólne Shakes and Fidget z Twitchem. Ale póki co nie ma żadnej kampanii, możliwe, że będzie mu, tak jak mówię, albo 17, albo 18. Janko Alanon, witam. Dobra, ładnie. No i chyba teraz już się niestety zatrzymamy. Chyba kolejnych już nie pociśniemy. Tak mi się wydaje. Ej nie, kurwa. Na pirata Johna mamy jeszcze 2,60%. To nie jest wcale tak mało. To jeszcze jego raczej ubijemy. Sianko Michaszek, witam. I to jest w ogóle piąty, on nam da jakiegoś epika też. Gdzie się sprawdza procent na loch? Na SF Toolsie. Widziałeś level największy? Widziałem. Będzie się dało kaczyć. Co tydzień. Co tydzień można zdobyć. Mamy to. I jest jakaś czapka z dziurą. Pięknie. Cyk. To możemy wywalić. To możemy wywalić. I od razu szukamy gema na siłę, żeby wsadzić do czapki. Broń bez slota ci dał? Ja pierdolę, przejebany. Jezu, no ile tych HP leci, kurwa. Co jest? Dziękuję. Dobra, cyk.
Obejrzmy sobie tą waleczkę. Kurwa, jakie tu seriere są potężne. Jest, ale powiem wam, że jak się przyspiesza te walki na berserku. Dziękuję ci, słoneczko. Widzowie, zaraz obiad będzie wpierdalany. Jak się przyspiesza te walki na berserku, to nie daje takiego jakby... No żeż kurwa mać. Nie daje to takiego fanu. W sensie te serie, nie? Ale znowu jak się tego nie przyspiesza, to tak wolno wygląda. Nieważne, nieważne. Fajny ten nam poleciał, okej. I teraz tak, teraz chyba tą poczwarę będzie można machnąć. Na nią mieliśmy 1.30 przed zmianą tego hełmu, a hełm jest naprawdę dojebany. ...2.04 na nią mamy, dobra. O której nowe dropy? Jeżeli w ogóle dzisiaj będą, to 17 albo 18. Szefie, mam 69 level, dobić awką 70. Tak, Lokus, oczywiście. Jeżeli masz jeszcze awkę, to dobija 70 awką. Potem chyba masz klucz do lochu z gabinetu magii, jak się nie mylę. No i lecisz dalej. No padnij, proszę. Kurwa. 2% na niego mamy. Zaraz, kochanie, ubiję go i jem. Człowiek chciał normalnie pograć na nowym świecie, ale pierdolca idzie dostać, bo jestem w czeskiej gildii i tylko ahoj, ahuj na czacie jest. Kurwa, no ile mamy tych bliskich prób? Co jest? Bożydar! To może znajdź sobie po prostu polską gildię w takim razie. Wydaje mi się, że będzie to całkiem niezłe rozwiązanie. Czemu jesteś w czeskiej, jak ci to przeszkadza? No żeż kurwa no! Dobra, czekajcie, bo mamy sporo golda. Wiadomo, że gold nam się przyda na gemy i na na itemki generalnie wymianę. Dobra, 150. Tu możemy jakiś dobić 125. Dobra, teraz może. Dawaj, dawaj. Proszę, padnij. Idź do... O, siedzi. Idź do gildii Pysiakowo. Oj, tak. Jedna z lepszych gildii, to prawda. Dobra, mamy 4-5, czyli teraz idealnie można się zacząć przebierać. Ale to zaraz, widzowie. To zaraz. Najpierw opierdolimy obiadek. Co my tu możemy dalej zrobić? Chyba oprócz przebrania i wymiany gemów to nic. No mamy niby na tego zająca 0,80. Ale czy my chcemy klikać takie procenty? No nie bardzo. Więc lecimy z przebierankiem. Znowu. No tu dobrze, żeby mi itemki dawały tak po 70 stat, nie? 70 i w górę już. O, tu zajebista brońka. Możemy wziąć. Niby na plus, niech będzie. Ale to daje nam tylko 65, no ale chuj. Kurwa, tu jeszcze lepsze, ale rozrzut mniejszy. Sobotę oficjalnie nie streamowali chyba jeszcze? Tak, tak, bo teraz jest niby ten specjalny event u nich na Twitchu. Który tam miał być przez 3 dni, czyli to był czwartek, piątek, sobota chyba, jak się nie mylę. Ale z tego co wiem, to w zasadzie to się niczym te streamy nie różniły od tych, co są zazwyczaj. Janko Miliczku, witam.
24 luty, północ, koniec dropa? No tak, czyli skończyły się 17 godzin temu. Dokładnie. Widzowie, proszę, nie wracajmy do tej dyskusji, która była wczoraj. Ustalmy, że 24 północ była 17 godzin temu. Już się tutaj nie rozdrabniajmy, bo kurwa, drugi raz takiej dyskusji nie wytrzymam. Kurwa, tu jaka dobra broń. Jeszcze plus 8. Ajajaj. Ale... No nie, no jebać. Czapki nie potrzebujemy, bo czapkę mamy dopiero co wydropioną. Czyli rękawice i klata jeszcze. Tu trochę HP na minus. W sensie nie HP na minus, tylko pancerza na minus, ale trudno, to możemy sprzedać. Tak, tak, pupile lecą z misji, tak. Nie uciekaj od odpowiedzi? Jakiej odpowiedzi, szaman? Ja nie wiem, o co ty mnie pytałeś w ogóle. Który mądry mówił inaczej? No wczoraj dużo osób twierdziło, że dropy się nie kończą o północy dzisiaj, czyli 17 godzin temu, tylko dopiero się będą kończyć tak jakby o północy z dzisiaj na jutro, nie? Z soboty na niedzielę. Nie wiem czemu ludzie tak myśleli, nie pytaj mnie. Chuj wie. Sianko Zaki Cage, witam. Oficjalnie mają zaplanowane na dziś na 18, to wiem, to wiem. Dobra, klata, klata. Daj mi klatę jakąś. No to też fajna, fajna brońka, ale tylko plus 2, to nie ma co. Jakby nam dała jeszcze tak plus 5 i rozrzut byłby git, to wziąłbym. Ale innych nie ma co. Siła z ręka. Bo im podstawówkę przedłużyli do 8 klasy, do 8 klas jeszcze tego nie mieli. Widzę, że gromadzisz drugą najbystrzejszą społeczność na polskim Twitchu zaraz po mikrocypku. Nie no. Jest tu dużo mądrych osób. Ale zdarzają się też niemądre, jak zawsze. Jak wszędzie w sumie. Siła, inteligencja. Kurwa, jak się szuka ostatniego itemu, to można tak szukać i szukać, bo nie leci to za chuj. Zręczność inta. Zręczność. Hełmu nie potrzebujemy. Wytrzymałeś szczęście, kurwica, no. O! Dobra, może być. I co jeszcze w brońkach nam poleciało? Nic ciekawego, dobra. Gabinet magii, lecimy. Wytrzymało 77, no ja znowu tu będę miał w kurwę HP z itemów. Ale no trudno. Nadgoni się gemami na siłkę. Plus 50, plus 45 siły tam było? Gdzie? Nie zwróciłem uwagi, nie wiem o co chodzi. W gabinecie magii skipnęłeś już? A. Ale to miało dziurę w ogóle? Miało? A no to dałem dupy. Klasyczek. Dobra, tu mamy na siłkę. Powiedzmy, że to weźmiemy. I jeszcze pierścionek. Klasik bez kitu.
Ja chciałem sobie łuk wymienić na zwiadzie, to co chwilę mi siłą leciał. No właśnie. 10 koła grzyba i jakoś wleciał ten 219. Co ty gadasz, że wbiłeś 219 level za 10 koła grzyba? Nikt ci w to nie uwierzy, wariacie. Siła dobra, może być. Dobra, i teraz tak. Na razie wrzucimy tak z 2 gemy na HP, powiedzmy. I szukamy siły. Kurwa. Dobra, dzięki. Z 2 możemy wyjebać. Jak tam forma, szefie mutant? A gicior, nie narzekam. Cianko Alski, witam. Siema, dlaczego się nie sprzedaje tej pierwszej broni, bo ja sprzedałem? Bo może się ulepszyć potem u kowala. Razy 20 za darmo, nie kosztuje cię to w ogóle surowców na 90 levelu. I dzięki temu zdobyłaś osiągnięcie w klaserze, za nic. Tak naprawdę. Dobra, jest następna siłka. Dobra, powiedzmy, że jeszcze z 1 na HP wrzucimy. Niech będzie tu. I 2 siły. I powinno być git. Po co ci weku tyle kryształów na HP? A, bo kolekcjonuję. Tak jakoś się zdarzyło, że tyle mam. Osiągnięcie kolekcjoner robi bez kitu. Dobra, jest siła. No, no i nie wygląda to źle. Zaraz lochy, ale najpierw zajaramy. No powiem wam szczerze, że dupy nie urywa. A jakbym, powiedzmy, dodał sobie jeszcze jeden gemik na siłę, to miałbym tak gdzieś tyle. A HP bym miał z tyle. O, o wiele lepiej by to wyglądało. Dobra. A, ja już nie mam golda. Fajnie. Jezu, jak nam poszedł ten elevator. Ja to w ogóle golda daje. Piękne ilości. Piłem dziś białego monsterka. Dobry bez cukru, ale i tak trochę za słodki. No biały dla mnie top tier. Możesz sobie jeszcze spróbować tego czarnego z niebieskim napisem, też bez cukru. Też bardzo dobry. I... no i w sumie tyle. To są moje dwa ulubione. Dobra. Daj jeszcze jedną siłkę. Dzięki. I wymieniamy jakiegoś najsłabszego na HP. Czyli to będzie chyba ten 115. O. Dobra, i nie sprawdzam już procentów, czy tylko lecimy. Najpierw tego. Na niego 3% około w tym momencie. Cyk, 4-6 level. A, i jeszcze ten nam chyba padnie w międzyczasie. Gema kopaj, tak, tak. Kurwa, ja ciągle o tym zapominam, bez kitu. Mam taką samą klasę, co Zakuburu. No to zajebiście, Xansiu. Sianko, Mekamino. Ciasteczek nie kupujesz? Na razie nie. W sumie to mamy sporo golda.
Możemy jeszcze wrzucić w staty. Sporo nam dał ten ziomeczek. Jak zdobyć Lucky Drop? Z dropów na Twitchu. Dobra. Nie da się grać w tą grę bez lustra i grala? No... Jest to dość problematyczne, to prawda. Okej, obejrzymy sobie te dwie waleczki. Czy masz obecnie dropy? Obecnie nie ma żadnych dropów włączonych. Bardzo możliwe, że będą od 18. Jak się sprawdzało, ile już kupiłem grzybów? Ukośnik Mushroom Spade na czacie. Dobra, git. To możemy sprzedać. I co? Mamy 4-8 level. No wypadałoby jeszcze jednego ubić. Ziomala. 1,50 na hienę cmentarną. No to nie jest mało. Trzeba to zrobić. Cianko Yashimari, witam. Jak tam idzie na EU10? Całkiem spoko. Dobra, mamy to. 49,5. Rekord levela w drugi dzień? Nie wiem. Już pokazuję topkę, bo widziałem, że ktoś pytał. Nie wiem, nie wiem. No takie rekordy po pierwszych dniach to jest... To są... Chyba dwie, po pierwszych trzech dniach to jest chyba 230 albo 235, coś takiego. Jak będą dropy od 18, nie, to bez odświeżenia streama będą się naliczać? Chyba powinny, chyba powinny. Cianko Seki, witam, witam. Mój berek nie bije tyle kombosów. Musisz o niego lepiej zadbać w takim razie. 0,24 mamy na herszta rabusiów. Dobra. Bo chyba robimy tak. Dobijamy klasera jeszcze. Bo tu już nie ma co. Dobijemy sobie klaserka trochę. I chyba musimy ten 50 dobić aweczką po prostu. I od razu spróbować klucz do piątego lochu zdobyć. Golda wydaj, golda już zostawiam na epiki. Na 50 levelu. Sianko mały. A może to CRK znowu się pod Turora podszywa? Nie, z tego co wiem to Turor... No już dawno słyszałem, że Turor ma na EU10 grać, więc... Więc raczej nie. Dobra, na czym my się zatrzymaliśmy? A, ten klaserek dobiliśmy, 58%. I co? I lecimy. Lecimy. Wleciły grzyby z kodem oczywiście. Dziękuję ci pięknie, szaman. Teraz chyba musimy dobić awką 50 level. Nie ma wyjścia. No i poszukać klucza do piątego lochu. Raczej tak to będzie wyglądać. O, lustro nam leci od razu. Ale to jest chujowa misja. To my nie chcemy tego. Dobra, przeloguję się na wszelki wypadek. Czy mamy już zaptaszkowany? Tutaj mamy. Że możemy do piątego lochu zdobyć kluczyk. Lecimy, lecimy. O,
O, proszę bardzo, jak szybko. W sumie nie tak źle, trzy klucze wile. W 110 awki, tak? Dobrze liczę? No to jest całkiem niezły wynik. Dobra. Cyk. 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 I ten jeszcze chyba nam... Chociaż nie, on ma 88 level, to nie wiem w sumie czy nam padnie. A nie, padnie, dobra. I na razie tyle, to możemy sprzedać. Obejrzymy sobie te waleczki. Nie wiem czemu Bart Bobble, nie mam pojęcia. Nie pytałem go, wiesz? Przebieraj na epika? Tak, tak, no. No, te serie są pojebane. Kurwa, mogę grać tym berserkiem. Mówiłem ci. Karolina nie chciała grać berserkiem, bo mówi: a nie będę grała tym samym co ty. Nie, mówiłam, że jak już pisałam z widzami i pytałam się was, kim mam grać, a wy zdecydowaliście, że magiem, no to mam tym magiem, nie? Zasranym. A, Berek ma maksymalnie 15 hitów z rzędu, a nie 10. Ktoś mi wczoraj napisał na streamie, że 10 i właśnie tak się zastanawiałem. Ale dobra. Okej, jeszcze sprawdzimy procenciki, bo może jeszcze coś byśmy ubili. 0,60 mamy na tego herszta rabusiów, to jest mało. To nie ma co. Dobra, epiki widzowie. Kurwa, zaczyna się. Jezu, taka broni bez dziury, ja pierdolę, nie mogę. Na becie miał 10. Aha, okej, okay, na becie miał 10, okej, okay, okej. Okay. Jezu, Milado! Czy ty jesteś jakąś encyklopedią Shakes and Fidget, czy o co chodzi? Ja ci przysięgam, że jak ja czegoś nie wiem, związanego z czymkolwiek, to ja pierwsze co mam w głowie, to żeby napisać do ciebie na PW. Na Discordzie. Ty po prostu wiesz wszystko. Przeczytał cały SF poradnik? Żeby tylko SF poradnik. Kurwa no. Jezus Maria. Ej, rzadko coś te epiki lecą. O. Nie no. Nie sprawdzaj, bo kurwa szkoda. To jest czwarty albo piąty epik bez dziury. O, dobra. Jest brońka. Masakra, ile klejnotów pod HP mi leci, chyba lecę pod tanka. Powiem ci, że odkąd nowy Begen wszedł, to ja mam wrażenie, że na każdym serwerze leci w chuj gemów pod HP. Jezus, jak to boli, jak te epiki lecą bez dziury, to jest dramat. O kurwa, jeszcze lepsze. No dobra, no wezmę. A bronie nam dwie z dziurą poleciały. Piękne, piękne to jest. Ja pierdolę, rozjebię coś zaraz. Przysięgam. Nie ma minimalnego miciu jakiejś tam minimalnej wartości. Możesz kupić nawet klepsydry za 12 zł i będziesz miał jeden numerek z kodem. Jak się czujesz, mając 100 widzów więcej od oficjalnych? Fajnie. W ogóle jestem w szoku, że dzisiaj jest tyle widzów, jak nie ma dropów. Ale chyba wszyscy czekają na te dropy po prostu. Wiesz co jest smutne? Kupiłem z 10-12 pakietów i klepsydry, ale za każdym razem zapominam pierdolonego kodu. No powiem ci, Miciu, że uwierz mi, że dla mnie to jest bardziej smutne niż dla ciebie. Sadek. Dobra, no wszystkie te gemy, których nam brakuje, potrzebujemy na siłę. Także no, rozumiecie jak to jest. Tak, tak, no właśnie jak się chce przebrać tak delikatnie. Wstępnie. Jezu, ale jest pech, kurwa. Naprawdę, jak to tak wszystko chodzi, w sensie nie chodzi, to mi się nie chce grać. Ale początek był całkiem udany dla nas. Pierwszy dzień w sensie. Cianko, Silmach. Liczy się, Janol, tylko mi musisz wysłać screena.
na Instagramie, na mailu, na Discordzie, gdzie ci tam wygodnie. Dobra, jeszcze do pask. Czy idę 1 do 1 w statach na berku? Nie, raczej sobie odbiję siłkę od HP tak na 200-300 podstaw, coś takiego. Dobra, widzowie. I teraz chyba nawet nie sprawdzam, tylko lecimy. Hersz trabusiów. Dokładnie, mamy jakieś rękawiczki. Idealnie, nie trzeba będzie wymieniać. Tylko znowu musimy gemik znaleźć. Nie skipniesz sobie tego. Czego? Kwater. Kwater, żeby mieć za 4. W sumie mógłbym. I dobra, co my tu chcemy zacząć budować? A niech będzie ten skarbiec. Green screen ci nie łapie całej kamerki? Wiem, bo Karolinka usiadła obok i musiałem się troszkę inaczej ustawić. Będę trzymać. Nie trzymaj. Już no. Łapię. O, górnika mamy. Ja pierdolę. Mówiłem wam, że w kopalni pracuję. Nawet nie masz green screena, kurwa? A co to jest za mną? Dobra. Blue screen to jest? Tak. Okej, okay, teraz zielony T-Rex. Cyk. O. Pyk, pięknie. Zaraz obejrzymy. Tam fidget stoi z tyłu. 5-7. 5-8. Tą ośmiornicę chyba też machniemy. Shake screen. Dobra, mamy 60. Ładnie poszło, sporo golda. To oglądaliśmy, to chyba oglądaliśmy. Fidget to ten wysoki czy kurdupel, bo nigdy nie wiem, kurdupel. Zgadnij ile awki na klucz do 5 lochu. 110 obstawiam. No, kurwa, łatwo. 112,5. A, no to byłem blisko. Może zrób jakieś shakesowe kubki, koszulki, prześcieradła, portfele, felgi, motory i inne. Wlecą dolary. Kurwa, jak wam ciężko suba dać z Prime'a. Widzowie, wystarczy, że dacie Prime'ika, że oglądacie streamy, że kupujecie grzybki z kodem. Naprawdę, ja więcej nie potrzebuję. Poza tym, z tego co wiem, Shakes miał pomysł nie tak dawno na stworzenie jakiegoś właśnie merchu Shakes and Fidget bądź jakichś tam fantów w pokroju kubki, koszulki i tak dalej. Jakby je można było kupić na sklepie internetowym oficjalnym i to jeszcze z kodem twórcy, bo jest na to szansa, że oni tam to wstawią, jeżeli by oczywiście coś takiego było, to kurwa zajebiście. To byście mi widzieli na streamach, kurwa, w czapce Shakes and Fidget, w koszulce Shakes and Fidget. I jeszcze bym pił monstery z kubka Shakes and Fidget. Chodząca reklama. O, jakby tak kufel piwa zrobili na przykład z o, no też Shakesa, był nie? Pomysł ogólnie na jakieś te bryloczki, na takie rzeczy. Na jakieś tam generalnie takie pamiątkowe rzeczy, powiedzmy. Dawaj Elevator, możemy zrobić Elevatorek. That's true. Siemanko Uzurpator, witam. O, to jest chyba ten Uzurpator z EU9. Dobra. Tu już raczej nie pociśniemy, na razie sprawdźmy procenciki znowu. Monster o smaku Shakesa, a jakby miał smakować? 0,88 mamy na Kapitana Korsarzy. Okej, okay, to może ja bym poszukał teraz w gabinecie magii jeszcze jakichś epików. Grzybami. Ja chcę bryloczek z tobą, byś mi dyndał na smyczy.
Ja pierdolę. Nie no, bryloczek akurat spoko sprawa. Ja lubię takie rzeczy. Kurwa, no i na 3 staty. No nie ma co podmieniać, nie ma co. Na razie. Dobra, jeszcze pierścionek z dziurą by się przydał. Widzowie, dajcie znać za 5 minut, czy będą nowe dropy. Jak będą nowe dropy, to jak skończymy EU10, to jeszcze robimy pozostałe konta, ogarniamy. A jak nie będzie dropów, to EU10 kończę i kończę streamka dzisiaj. Jeszcze raz? Klucz na 60. Teraz dopiero na 70 jest. Z gabinetu magii. Teraz jest właśnie najcięższy okres. No ja myślę, że my tak 6-5 dobijemy i to będzie koniec na dzisiaj. Mamy jeszcze osiągnięcie. Jeszcze gemik na siłkę. Pięknie. Cyk, tego możemy sprzedać. Mamy bardzo dużo golda. Cyk. Tu mamy 300, tu możemy dobić 275 w takim razie. A może na oficjalnym już coś pisze o dropach? Orientujecie się, widzowie? Cianko Guinevra, witam. Czemu nie ma dropu w NPC? Ma 3 na 3 w opisie także? Okej. To w takim razie pewnie będą. Będą o 18. No to gicior, to siedzimy dzisiaj. Nie do północy, co prawda, ale jeszcze troszkę posiedzimy. Jaką kopalnię? Żeby się kopało. Jak EU10 mordo? No widzisz jak. 60 level. Sprawdzam procenciki teraz. Prawie 2% na Kapitana Korsarzy i na Dragora 1.40. Kapitan Korsarzy nam da jakiś epik. No dawaj, proszę. Dobijaj 60% klasera. Klaser robimy dopiero jak już będziemy awkę robić dalej. Na razie nie ma co. Ja pierdolę, no 2% i tyle się z nim męczyć, to jest naprawdę prank. Czy miałeś kiedyś zwiada 400+? Chyba nigdy. Na EU5 to będzie mój pierwszy zwiad 400+. Dobra. Chujowy epik niestety, ale fajnie, że padł. Ile grzybów poszło do tej pory do 60 levela? 5,5 koła jakoś? Sporo. Generalnie na pewno dałoby się to taniej zrobić. Dobra, na tego mamy chyba tam z 1% albo z 1,5. W sumie to mogę też... Mogę dobić HP do 300. Chociaż czy ja nie chcę zostać... Albo nie, to i tak awką zrobimy. Jakbyśmy się mieli jeszcze przebierać. Dobra, to reszta idzie w siłkę. I klikamy go. Jeszcze się tu przeloguję, żeby na pewno załapało. Może broń zmień? No, chciałbym go jeszcze ubić, zanim będę dalej się próbował przebierać. O, no właśnie. I mamy 6-3. No i teraz jest meduza z moczar. Bloszek, no. .002 mamy na meduzę z moczar. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem. I teraz pytanie, czy mi się chce dalej cisnąć? Czy zostawić content na jutro dla widza? Zrobimy jeszcze 3 piwka, żeby wyjebać się zawki, tak, no, drugi pasek, żeby skończyć po prostu.
15.30 to jest 45, dobra, to jest lepsze. Siema, święty gra leci od 85 levela i 1000 rzeczy w klaserze, nawet na kopalni level 1. Dokładnie tak, Randy. Dokładnie tak. Okej, okay, mamy 6-4. Dobra. I mamy zużyte dwa paski. O kurwa, jak lasera nie podbiłem jeszcze przed klikaniem awki. Ja jebie, zapomniałem. No i właśnie to jest to. To jest to, już się tutaj rozproszyliśmy. Ale dobra, trudno, teraz podbiję za pamięć. Dobra, mamy 60%, okej. Dobra, no jakieś przebieranko. Znowu. Paseczek fajny. Brońkę by wypadało wymienić. Tu nam, o Jezu, mam mało pancerza w ogóle. Dobra. Nie bierzemy tego. W sumie my teraz mamy maga, to też ten pancerz nam nie jest bardzo potrzebny. Ale ja tu już się bardziej przebieram tak przyszłościowo. Kurwa mać. Już nie miałam się wiedzieć, czy ja się... No niby lepiej, ale to tak ciężko. Ile ci awki zostało? Kubi, już ci odpowiadałem na to pytanie. Jeden pasek. Kurwa, tu ile pancerza na minus? No ale na 3 staty, no bierem to. Ile jest max pancerza? Na berku? Mhm. 25%. Sorry, wyjebało mnie, wariacie. Rozumiem, rozumiem. Czy będą dzisiaj dropy? Już są dropy. Ale kurde... Nie wiem, dziwnie to zrobili. Ciekaw jestem, co będzie jutro w takim razie, skoro te dropy są znowu dzisiaj do północy tylko. A na jutro oficjalnie mają zaplanowanego streama? Chyba nie. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. Tak, tak, pisałem, że jakąś ekipę już miałem, ale chciałem jeszcze przemyśleć decyzję i w sumie tak wyszło, że zostałem z tymi, z którymi miałem najpierw grać. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Czy będziesz jeszcze streamował 3 godziny? Bo chcę ramkę zdobyć. Zobaczymy, zobaczymy. Może znowu zrobię dzisiaj ta... O kurwa. Ganiam golda. Dobra, no my tu 70 levela i tak raczej nie wbijemy, więc jebać tą mawkę. Możemy ją sobie powoli doklikiwać, że tak powiem. Może zrobimy tak, że ja dzisiaj po prostu po streamie będę pierdolił montowanie odcinka, wstanę jutro rano i zmontuję i wam wrzucę, tak jak to zrobiłem dzisiaj. A dzisiaj za to zrobimy dłuższego streamka. Szczerze mówiąc, z perspektywy jakby opłacalności, lepiej mi się opłaca z wami siedzieć na streamie, więc sami rozumiecie. Dobra, no jeszcze klatuwa by się przydała. Nie wiem, Evil. Nie wiem, jak teraz te dropy działają. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Może jeszcze jakiś primik wpadnie? No wczoraj było, widzowie, 44 suby, jak dobrze pamiętam. Z tego większość to były primy. Dzisiaj chyba dostałem tylko 2 suby. Także no... Z całym szacunkiem, ale zacznijcie coś robić. Bo wiecie, no... Jakiś primik by się przydał nowy, nie? Nie, żeby coś. Czy mi się opłaca to wymieniać dla 7 stat? No nie bardzo. Więc jak ktoś ma wolnego primika, to oczywiście miło by było, jakby go przypierdolił tutaj. Plus 9, kurwa, no nie, no ja... Kurwa, no i właśnie to jest to. I na 3 staty to już bez dziury wyleci, no ja pierdolę. Pięć koła za to. Dobra, trudno.
O! Wziąłem gorszą misję, ale trzeba już to lustro powoli zacząć zbierać. Dobra, tutaj damy sobie gemika na HP od razu. No i co? No i... No jeszcze może coś nam wyleci na 3 staty. Wystarczy przypomnieć i bam bam. Kurwa, wczoraj jak powiedziałem, żebyście dali Prima, to nagle się 3 naraz pojawiały. Dzisiaj też by tak mogło być. O, proszę bardzo. No to nie bardzo. I cyk, 6 euro już wyżebrane. O, to jest dobre. Dobra, i powiedzmy, że wystarczy na razie. Przebieranka. Teraz gemy na siłę. Janko Bujaka, witam. W ogóle miał, mój ziomek z technikum miał na nazwisko Bujak. To ty? To ten, co nam polajkował ten. Wiesz? Ładne gemy, ta. O kurwa, zjebałem. Zajebiste gemiki. Te gemy to żart, ja 20 skipów i żadnego na zrękę i HP? No właśnie. Bujaka zmądrzał i w końcu opuścił gildię pewnego pana na EU9? Bujaka, to się szanuje. Szanuje. Ja mam buja na nazwisko, więc raczej nie, okej. Okay. Które technikum jeśli Kielce? Ja nie jestem z Kielc. Pola. Pola CK. Ja jestem z okolic Kielc. Więc nie chodziłem do technikum w Kielcach. A swoją drogą ten kolega, o którym mówiłem, chyba w pierwszej albo drugiej klasie nie zdał i zmienił szkołę, więc... To nawet dobrze, że to nie ty, Bujaka. Czemu atakowałeś twierdzy, skoro nie ma surowców za to? Żeby podbijać sobie ranking twierdzy. Żeby jutro, jak już będą leciały surowce, to... Dostawać mocniejszych zawodników, którzy dają więcej surek. Ja człowiek uczony, matura. A, no to na 100% nie ty. W sensie... No, rozumie to, co chodzi. Ja jestem Bujak. Przyszedłem tu z sentymentu dla ciebie, kurwo. Sansiu. Albo dobra, nie będę ci tego mówił. Nie będę niemiły dzisiaj dla ciebie jeszcze. Kurwa! Odkąd chcieliśmy wykopać gema, to nam nie poleciał żaden na siłę, czajcie to? Ja pierdolę. Ani jeden pierdolony gem na siłę. Zaraz sobie zapalę, kochani. Kop dalej, zaraz odda? Ta, kurwa, odda. Nie, no ja jebie. Kurwa, ile my musimy? My musimy 6 gemów wykopać na tą siłę. A nie możemy jednego nawet. Walnij reloga. No jak tu się trzeba przelogowywać co jakąś czynność, to ja nie wiem. Dropy są tylko na jedną postać przypisaną do konta, czy kilku? Do kilku. W sensie każda postać przypisana do konta dostaje dropy w tym samym czasie, jak je odbierzesz. Jakie plany na berserka, jaki level planujesz? Nie mam jako takich planów jakichś szczególnych. Wbić jak najwyższy level po pierwszych 3 dniach, ale... W ramach oczywiście swoich możliwości budżetowych i tak dalej, nie?
Nie mam jakiegoś tam, że muszę wbić taki, czy tam sraki, owaki, no rozumiesz o co chodzi. I żeby się oczywiście pobawić z widzami na streamku. To są moje jedyne plany. Dobra, jeszcze dwa gemy na tą siłkę. Widzowie, hype train się skończył. Zaczynamy nowy? Ktoś jakiś primik? Coś ten? Galaxera bez kitu, a czemu ty w końcu nie grasz na tym EU10? Dobra, mamy to. Okej, teraz tak, przyda nam się na pewno wintę wrzucić dużo na tą meduzę. O, proszę bardzo. O Jezus Maria, co jest? Poprosiłem i dwa prime'y. Dziękuję, dziękuję. Jezu, czuję się jak wczoraj na streamie. Wczoraj było podobnie. Też prosiłem i nagle wpadały. 3, 2. Mam pewne problemy, że tak powiem i nie mogłem sobie pozwolić. Okej, rozumiem, rozumiem. Dobra. Sprawdźmy teraz, ile na meduzę w takim razie mamy. Może jakieś dziękuję za gemy na siłę? Ta, dziękuję kurwa. Tyle ile ja gemów wykopałem, żeby zdobyć te gemy na siłę, to jest prank. Ło kurwa! My na nią mamy 2,20% teraz. A, że tobie do nimi mam podziękować? A tak, tobie dziękuję, oczywiście, że tak. 100 skipów na 6 gemów? A daj spokój. Dobra, zrobimy może jeszcze jeden pasek, w sensie jedno piwko. Chociaż... No dobra, no niech będzie. No nie, i trzeba dobić, bo nierówno jest. Dobra, tu jeszcze damy. 320. Dobra, zróbmy tak. No i co? No i klikamy tą meduskę w takim razie. Jeszcze musimy ulepy dzisiaj zrobić, trzeba o tym pamiętać. Ale to mam nadzieję, że mi skółka goldzik poleci. Dobra, jak ubijemy meduzę, to jaram. Szluga. Też chciałem z wami na EU10 powalczyć, ale żona pokazała test ciążowy i tyle z grzybków. O kurwa. Bujaka, no to w takim razie, jak dobrze rozumiem, moje gratulacje. Moje gratulacje, jeżeli będziesz tatą. Zajebiście. Gratuluję ci. Chuj wie, czy gratulować? Nie no... No kurwa. No i mo gratulować, bez dwóch zdań. Gratulacje zapylenia. S. Ja pierdolę, jak ja kocham ten czat. Proszę bardzo, tak wygląda topka na ten moment. Po... No jeszcze mamy 5,5 godziny do północy. Gratulacje użytkowniku, wygrałeś 800+. Dobra widzowie. Zajaramy z tego wszystkiego. Dobra, zobaczmy. Ile teraz mamy procent na kolejnego? Gdzie go kupiłeś? Geniusz życia. Jego można dostać w każdej Biedronce. To jest czarny monsterek bez cukru. W sensie... To jest czarny, ale taki zwykły. Tylko ja mam green screena włączonego. Poczekaj. Pokażę ci, jak puszka wygląda bez green screena. Nie pisz tak, kurwa. Dobra. Spierdalaj na 6 godzin. Albo na 5, bo tak mi się klikło. 4-1-6. Weź ty się w głowę pierdolnij czasem. O.
O jest, to wygląda jak zwykły monsterek. Tylko, że jest bez cukru po prostu. Ale przez green screena jest taki śmieszny. 2%. Ej, no to tego smoka też ubijemy w takim razie. Może tu jeszcze dam trochę w siłę, resztę tego golda. Jakie słowo rymuje się ze słowem chmiel? Prime. Więc daj Prima w tym momencie. Jeżeli jeszcze nigdzie nie wykorzystałeś, zostaw Prima na tym kanale, wariacie. O to ci chodziło? Mam nadzieję, że tak. Kurwa, ja się już dzisiaj nie mogę wysłowić. A to jeszcze jutro trzeba streama robić. Prime jeszcze nie jest dostępny w Polsce. A jaki smak Prima byś chciał? A ty kurwa śmieszku. A sam masz ikonkę Primika i nie dasz. Miel rymuje się z przemocą domową. Ja pierdolę. Cianko śmieszko, witam. No padnij, proszę. 2% prawie na niego mamy, no. To jest chyba w ogóle ostatni loch, jaki dzisiaj zrobimy. Te dwa lochy ci dadzą 70? Raczej nie. Ja tego 10 raczej nie kliknę. To już jest taka dobitka, powiedzmy, przygotowanie na jutro. Coś w tym stylu. Kurwa, o dobra. Jutro raczej. Dzisiaj będę miał inne rzeczy na głowie. Ej kurde, w sumie on nam dał prawie 2 levele. Jezus, jaka tu seryjka poszła. Moich ziomów. Zobaczmy procenciki. Kurwa, no 1% mamy na tego króla jaszczura. Pamiętaj o lepach w gildii? Tak, Oski, ja jeszcze mam całe kółko do zakręcenia, wiesz? Raczej z niego mi poleci goldzik, także luz. Już skipuję nutkę. Pamiętaj o helce, ja zapominam? Bez kitu, ale nie wiem czy... Kurwa, nie to. Nie wiem, czy jeszcze kliknę. Coś w helce. W sumie się przebierałem, to trochę kliknę. Jezu, ta helka daje dużo golda, naprawdę. Jakiś gemik na siłkę ci nie da z 1,5%? Mogę zaraz sprawdzić, no. Tylko za momencik. Jeszcze tu trochę golda wyfarmię z tej helki. Dobra, powiedzmy, że starczy. Teraz tak, S10. Tropy docierają od razu dzisiaj, naprawili. O, to dobrze. Mamy teraz na niego 1,22 i teraz tak, jakby mi, ile mi dałem gemy? Powiedzmy 120. Czyli będę miał tak, 1750 siły, a HP będę miał... 1480, powiedzmy. Nie, spadły mi procenty. Czyli ten build, który mam teraz, jest chyba najlepszy pod niego. Dobra, no ładuję tego golda z helki w staty.
Inta mi niby jest potrzebna, ale żeby było równo, to dobijemy też. Broń wymień to już 10 leveli? Serio 10 leveli? Pancerza za dużo tracimy. No kurwa, gówno w chuj. Nie no, ta nasza brońka jest z jakiegoś dużego highrolla. Więcej wyda grzybów na znalezienie normalnej broni niż zabicie gościa na 1,2%. No właśnie. Zresztą zobaczcie, no 8 średnich to nie jest dużo. Dobra, nie. Wydamy tutaj jeszcze troszkę, powiedzmy na 415. Resztę ładuję w HP. I gnieciemy go. No właśnie, nie Vendetta. Ja ci powiem, że ja na 1% potrafię wydać tutaj po 400-500 grzybów, kurwa. Na 2% wydaliśmy chyba z 200. Na początku te procenty są jakieś takie specyficzne. Nie no, strzał w ryj. Paladyn jest akurat bardzo ciężki do puszowania, to prawda. Kochani, nie mam jak czyścić fajeczki, bo nie mam popiołki. Zaraz będę miał popiołkę po monsterku, to będę czyścił. Mówię, że nie czyszczę, bo nie mam popiołki. Zaraz będę miał, to będę czyścił. Wiem, ale mówiłaś, że nie czyszczę. Sianko, Tadeusz. No bo się skupiam. Mi pokazuje 10%, a nadal nie padł skrzat jebany? No. Jaszczur Sigma? Chuja, nie Sigma. Chce paść, ale trzeba by go jakoś skusić, chuja? Może tym go skuszę. Pamiętaj, że im szybciej klikasz, tym więcej wbijesz? W sensie bijesz? To prawda, pamiętam o tym. Mocniej spację klikaj, tu się enter klika, a nie spację. Ale dzięki za propozycję. Kurwa, za wskazówkę bardziej. Chcesz poklikać? Dobra. A w ten sposób, czekaj, nie rób. Reloga trzeba zrobić. I teraz. Na dwa entery lecimy, widzowie. No nie ma chuja, że to nie padnie. Jak poprosisz go o prima, to padnie, to wy mi musicie dać prima. Żeby padł. Teraz dajesz primika i pada Jaszczur. Tak o, mówię ci. Jeszcze jeden raz. Mamy to. Siedzi. Nie mamy żadnych otwartych lochów. Zamkniętych, kurwa. Dobra, zobaczmy waleczkę. Ile poszło na niego? Z 250 grzybów. Paseczek, ale ten paseczek nam no za wiele nie da. Tak, nie za dobrym. Dobra, no i teraz mamy loszek w gabinecie magii. W sensie kluczyk. Szukamy. O, to dzisiaj może pupile będą. Pupile drugiego dnia, not bad. Na którym są pupile właśnie? 7-5. O. No, że wiedźma się wtedy odblokowuje. A to w sumie chuja daje. Fajnie, jakby miał dziurę. Nie ukrywam. No dawaj. Dobra. Jest 7-5. Mam, no, dwa piwka.
5 sekund i 74 level odwróciłem się. No bo tak to działa, jak odblokujesz kolejny loszek, nie? 3% mamy jeszcze na tego. Chłop, co robi speedrun? Kurwa, jak wy mówicie, że to jest speedrun, to co ma Turor powiedzieć? Pupile masz? Wiem, ale chcę zrobić to na jak najpóźniejszym etapie, nie? No i teraz Maguś, i Maguś to jest raczej bloczek dla nas w tym momencie. Dokładnie. Rosiczka not possible. O kurwa, nie to kąt. A powiedzcie mi jeszcze, jak wygląda kolejny loszek. 80 level podczas misji. No to nie ma chuja. Dobra. Którą mamy godzinę? 18. To już tylko wieczorne pupile, jak już. Daj mi kurwa gniazdo, ty. O, dzięki. Chujowy. Dobry. Okej. Not bad. Dobra. Może tak być, teraz tak. Puszcza Zarośląska. Kurwa, znowu trzeba to pisać. Tak. Dobra. Puszcza Zarośląska, zmurszały las, moczary Mary. Tu nic nie mamy. No już zeruje się zawki, bo tu już dzisiaj tak wycisnęliśmy więcej niż mieliśmy w zasadzie. Tu też nie ma nic ciekawego. Dobra, ostatni browar. Moczary Mary były? Były. Chujowa jest to misja, ale no trudno. Zmurszały las też był. Okej. Hele pojedzonka może zrób. Nie wiem, czy w sumie dalej pocisnę, ale zaraz. I co jeszcze? I Puszcza Zarośląska. Ale tego nie mamy. Dobra. Czy my jeszcze elevatorek dociśniemy? W sumie mamy w kurwę golda. Dobra, to ja robię od razu ulepy 10-10. Niech już gildyjka tutaj ma. No i co? I chyba tyle na dzisiaj. Tak myślę. No bo co więcej? Można by się niby przebrać, coś kombinować, ale to już jutro. Pupilki wbite drugiego dnia. Jak jutro by nam się udało zarządca areny wbić, to by było pięknie. Także zrobimy tak. Awki już i tak nie mamy, więc i tak klucza na 80 nie dostanę. Pupile średnie, to prawda, no. Broń wymień. Jutro już wymień. Widzowie, po pierwsze musimy mieć jeszcze content na trzeci dzień. A po drugie, nawet jak dzisiaj dobiję ten 80, to nic to nie zmieni. Bo tutaj jest... Tak, zaraz wydam golda. Tutaj jest podczas misji tylko i wyłącznie, nie? Dobra, czekajcie, teraz tak. Elevatorka już nie kliknę raczej. Zakręcimy kółeczkiem. 10 grzyba i rosiczka ginie na not possible. No moglibyśmy ewentualnie spróbować jakiejś broni poszukać. Bo trochę już leveli wbiliśmy od tamtej pory. Ja pierdolę. No pasek chujowy i pancerz na minus. W sensie, no niby na rosiczkę może i by nie był zły, ale... Tak, zaraz go wydam staty, spokojnie. Ale jeszcze będę chciał...
Z jakich petów zaczynać w każdym środowisku? Ty co, a grasz free to play, czy grasz eko, czy na grzybkach? Jak to u ciebie wygląda? Dobra, paseczek powiedzmy, że spoko. O, niech będzie. Kurwa, mogłem do wiedźmy dać, zjebałem. O, lata zajebista. Ale nam najbardziej na broni zależy. Buciki spoko. To już w sumie pod jutro się przebierzemy. Ja miałem w butach jaki gem? A, na siłę, dobra. Tu mi daje 9,3, no tu 20 na hełmie też bym mógł dostać. Gram eko? No to tak, tu zaczynasz zębikiem, tu zaczynasz dzyńką, tu zaczynasz ponikiem, tu zaczynasz czompem i tu zaczynasz kroksem. To tak na szybko, ale mam nadzieję, że ogarniesz. Kurwa! No rozrzut nie za wybitny, ale jest brońka. Okej, może jeszcze jakiś gabinecik. No i 30 średnich na plus prawie, nie? W sumie to jeszcze jedną rzecz mogłem zrobić. A mianowicie... Tutaj to i tak dostaniemy na pizdę, więc robimy tak. Tu też dostaniemy na pizdę. O, ale tu wygramy. A, ja i tak nie mogę karmić tego, bo go nie mam. No to chuj. To mój plan się poszedł jebać w takim razie. Zajebiście. To kiedy promocja grzybków? Do niedzieli. Czy dzinka setny level ma duże szanse na ptasia? Tak, bardzo duże. Jakie procenty? Zaraz sprawdzę, tylko jeszcze gemy wrzucę. Dobra, jebać ten gabinet magii. O, proszę bardzo. W sumie to mogę wyjebać jakieś te gemy, bo i tak mamy mało miejsca. Nie mam 50 tysięcy grzybów na start. Jakbym tyle miał, to już bym miał 150 level dzisiaj. Jest siłka następna. Dobra, jeszcze 3 siłki. Okej, pięknie. Kolejny tydzień i tak będzie promocja, na które lepiej kupić pakiety niż teraz duże ilości. No, nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzone, że ta promocja będzie, ale wszystko na to wskazuje. Nie, Galaxer, raczej na spokojnie. Jutro bym chciał zarządcę dobić areny. Ale no, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, sprawdźmy teraz ile mamy na tą rosiczkę pierdoloną. $0.42, natomiast mamy jeszcze dużo golda. I teraz tak, ja bym chciał boki. To damy po 300. Git. Tu sobie dobijemy do 400 podstawy w HP. Tu by się może udało do 500 tej siły w podstawie. Czy Karolinka gra też, czy nie? Gra, gra. Dobra, teraz tak, w HP jeszcze damy powiedzmy do 450. Tu damy też jeszcze troszkę. A nie mówiła dziś, że już nie? Nie, no ona sobie żartowała, będzie dalej grała. Ale się wkurwiła na giereczkę troszkę.
Classic. Ja pierdolę, ledwo wchodzę na czat i od razu mi faja stoi, dzięki Patryś, nie ma problemu. Służę pomocą. Dużo jest 200 plus, chyba tylko jeden albo dwóch. O, dwa już. Typi Rzędy dogonił. Dobra, w chuj golda. Poszło. Tu jeszcze coś kliknie. No coś ich jeszcze kliknie delikatnie. To jest maguś. Dobra. Tu już może być problem. Dajemy resztę w siłę. Jedzenie w helce było jakieś? No my dostajemy jedzenie nie do tego, co potrzebujemy. W sensie nie mamy tych. Jutro będzie to trzeba połapać, jak zaczniemy streama o 16. Dobra, niech będzie. Okej, okay. Czy coś jeszcze tu możemy zrobić dzisiaj? A rękę? Co? Sprawdzę. Gołymi pięściami, hazardista w karczmie, bohaterów na arenie 10 razy. Dobra, tych bohaterów zostawimy już na sam koniec. Nie kupuję ulepszeń w helce, bo to i tak mi dużo nie da. Ile ja tam popchnę? Trzech więcej dzięki temu? 1,50 mamy na rosiczkę. Kurwa, no tak ją jebnąć, żeby na jutro mieć 80. O, jak łatwo. No i... Stary Berek już by rozjechał. Stary Berek to by nie musiał w ogóle się przebierać na tą rosiczkę, kurwa. Gremlinek nie padnie? Raczej też padnie. Bo maguś to był blok. Gremlinek prawie 4%. Dobra. Okej. I teraz tak. No właśnie sprawdzam tego ostatniego, no. Prawie 2%. A. No musi być równo, nie ma chuja. Dobra. Okej. Chciał się na 7,8 zatrzymać, a tu 8,5 jest zbijany. Nie wiem, kurwa, nigdy nie potrafię jakby ocenić, ile ja jeszcze mogę pocisnąć. Czy będą dziś dropy? Adisho, dropy są od 18. Co ty za fioletowe gemy kolekcjonujesz? No kurwa, bo mi dużo leciało, to zostawiłem, jakby się miały przydać, w razie czego. Mam pytanie, bo... O, dobra, sieć. No i znowu wszystkie lochy zamknięte. Mam pytanie, bo jak wszedłem wczoraj na EU10, to na pierwszym levelu zamiast pustego EQ miałem dwie małe potki na siłę, dwie średnie potki na siłę i jedna potka XXL na siłę. To bóg czy co? Z dropów, Goku, pewnie. Pewnie dropy dostajesz po prostu. Niepotrzebnie awkę wcześniej użyłeś? No szansa, że z tych dwóch piwek... poleciałby mi klucz kolejny, jest dość mała. Ale no możliwe, że niepotrzebnie. Nieważne, jutro też jest dzień. Jutro też jest dzień, widzowie.
Także nie ma co się napinać. I tak w sumie zrobiłem dzisiaj więcej niż miałem zrobić. I niż planowałem. Okej, mamy tak. Tu sobie poubijamy. Od razu arenkę. Cyk. Teraz tak, to już możemy odebrać. Goldzika sobie załadujemy w szczęście, niech będzie. No i chyba tyle. I chyba wszystko na dzisiaj. Elevatorek dopchnięty. Jesteśmy top 3. 8-4 level, nieźle. Zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda topeczka w tym momencie na 5 godzin przed końcem drugiego dnia. No dwa levele 200 plus. Andy za wszelką cenę próbuje próbuje. Awatar cię nie zbejtował? No nie, nie, ja mam awatar. Całe szczęście. Usiłuję tutaj Andy podbić Turora, dogonić Turora, podbić jego level. Rozumiecie, o co chodzi. No, no i tutaj sporo, no dużo osób w ogóle ma tego zarządcę już drugiego dnia, nie? To jest też na pewno duży boost. Mirama, który wczoraj zakończył dzień z najwyższym levelem na serwerze, ma 157, ale jeszcze jest 5 godzin, jeszcze jest bardzo dużo czasu, więc... Więc no, jeszcze się tu wiele może zmienić, ale topeczka w każdym razie tak wygląda.